Kolejny dzień, właśnie wstaliśmy w hotelu, pakujemy się, mamy 120 km do Rzymu i mamy nadzieję, że uda nam się krafterem dojechać te 120 km, ponieważ nie mamy po drodze ładowarek. Znaczy jest ładowarka Enela, tej naszej słynnej firmy, ale ona znowu nie działa dla odmiany, więc ewentualnie będziemy gdzieś się ładować i ratować się ładowarkami wolnymi. Ale mamy nadzieję, że się uda na ten raz dojechać do samego Rzymu. Auta na szczęście mamy w pełni naładowane, i Hyundai'a, i Craftera. Hyundai dojdzie bez problemu, a my zobaczymy. Najwyżej będziemy się holować. Fajnie jest. Idziemy. Fajnie, nie? Fajnie, rano wszystko słońca. Fajnie! Jak super jest. Fajnie, a fajnie, Damaris? Fajnie! Fajnie, lecimy. Piękny dzień się dzisiaj zapowiada. A jeżeli chodzi o Audi, bo tak jak już wiecie z poprzednich filmów, Nissan został na lawecie, albo zostanie w Asyżu, albo pojechał już do Rzymu, nawet nie wiem. Zostały trzy samochody: Volkswagen, Hyundai i Audi. Audi pojechało kawałek dalej, jest 40 km przed nami i spało tam w hotelu, znaczy nie Audi, ale kierowca Audi, ekipa Audi. No i w nocy podłączyli sobie hotel, obsługa zgodziła się, żeby podłączyć do gniazdka zwykłego, żeby przez noc się samochód naładował i się okazało, że ktoś im w nocy samochód rozłączył i mają 80 km zasięgu i mają 80 km do Watykanu. My mamy 120 zasięgu i mamy 120, także jesteśmy w takiej samej to rozpatowej sytuacji. Jedziemy, miejmy nadzieję, że się uda. Po prostu, nie wiem, coś chyba się, nie wiem, ktoś za wszelką cenę nie chce, żebyśmy tam dojechali. Co chwilę coś się wydarza. Dobrze, że ta ładowarka tutaj odpaliła nam wczoraj, że się podładowaliśmy. No i teraz trzymamy kciuki, żeby dojechać. System pokazuje 150, komputer pokazuje 152 km zasięgu. Jesteśmy na ładowarce, która znowu nie działa. Ładowarka firmy Enel, która po prostu sobie chyba w kulki leci. Już naprawdę jestem tym zmęczony. Teraz akurat się już auto ładuje, jesteśmy tu od pół godziny. Nie działała jedna ładowarka, druga, bo są tutaj takie dwie. Tam mamy supercharger, który jest zawsze sprawdzany, nawet osobny film o tym nagrałem. Nie mam sił na te ładowarki, naprawdę to jest tragedia. Odpaliłem tamtą drugą ładowarkę z aplikacji. Po 5 minutach wyrzuciło ładowanie. Teraz drugą odpaliłem już za pomocą firmy Enel, gdzie jesteśmy cały czas na linii i nam w ogóle zrobili taką procedurę, że nie musimy robić tego przez aplikację, tylko kartą wypukłą, kredytową czy jakąkolwiek inną, możemy odpalić tą ładowarkę po prostu zbliżając ją, jakby nam ją odblokowali. No i teraz zobaczymy, czy to ładowanie się powiedzie. Mieliśmy zrobić ten przejazd na raz, ale się okazało, że są te ładowarki i że jeszcze po Rzymie będziemy musieli chwilę pojeździć, a tam może nie być ładowarek i może nie być czasu, żeby się naładować, więc stwierdziliśmy, że zjedziemy tutaj. Mamy jeszcze 80 km do Rzymu, żeby mieć po prostu rezerwę. Pamiętajcie, rezerwa w elektryku to jest podstawa. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w Rzymie, teraz jedziemy w stronę Watykanu, gdzieś tutaj będziemy parkować. Wjechaliśmy tam, gdzie nie można wjeżdżać, policja nas przepuściła i jestem ciekaw, jak to będzie teraz. A przed nami już jest ekipa, jest Audi, jest Hyundai. Dojechaliśmy tutaj ze stanem baterii jakieś 33% i mamy 45 km zasięgu. Całkiem nieźle. Teraz się na chwilę zatrzymaliśmy na drodze, ponieważ czekamy jeszcze aż dojedzie laweta razem z pojazdem trójkołowym. Jedziemy do centrum Watykanu, do centrum Rzymu, gdzie parkujemy i szybko lecimy do Watykanu, bo za niecałą godzinę jest Anioł Pański. Później idziemy do hotelu się ogarnąć. Emocje sięgają zenitu, jest 11.44. O, patrzcie, a my jeszcze nie dojechaliśmy do Watykanu. Okej, udało się, zaparkowaliśmy tutaj przy Watykanie i lecimy właśnie. Mamy 8 minut, żeby zdążyć na Anioł Pański do Watykanu. Biegniemy właśnie, żeby zdążyć. Się okazało, że nie można wejść. Właśnie papież o nas powiedział, że przyjechaliśmy z Polski. Właśnie to papież powiedział z góry. I nas przywitał. Jesteśmy z powrotem w naszej tak zwanej ambasadzie i nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, co się dzisiaj stało, jakie wydarzenie miało miejsce w Watykanie. Papież po raz pierwszy w historii świata powiedział z okna podczas audiencji na cały świat o elektrycznych samochodach i powiedział też o nas.
i pozdrowił nas chyba, nie znam włoskiego, tak, ale... Tak, słyszałam Polako i elektromobilność. Tak, pozdrowił nas, powiedział o nas, że przyjechaliśmy z Polski autami elektrycznymi. Niesamowite wydarzenie, cieszę się, że mogłem być częścią tego wydarzenia i że mogłem przyjechać tu jednym z tych samochodów. I jestem tak podekscytowany, że już zakończę ten film, później zrobimy jakiś inny temat. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!